Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidory.pl i witam was w kolejnym odcinku z Raymana, a raczej zagrajmy w Rayman na Atari Jaguar. I co ja mogę powiedzieć? No wiem, że dawno nie było tej serii, bardzo długo czekaliście na odcinki, bardzo was za to przepraszam i już tutaj wam śpieszę z wytłumaczeniami, dlaczego tak się stało. A więc moi drodzy, opowiem wam teraz o faktach, które były naprawdę, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Nic nie jest zmyślone, wszystko to jest jedna wielka prawda. Nie miałem możliwości nagrywać. Miałem wielkie bóle, brzucha i zębów. Bolało mnie strasznie to, że nie mogłem współpracować z tym panem. Mijały dni, mijały tygodnie, a ja wciąż nie miałem przygotowanego 5. odcinka z Raymana. Po prostu załamałem się i to ostro. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Za moim oknem były burze, wieczne burze. A ja byłem sam, biedny, jak ten palec. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. I się po prostu załamałem w nadzwyczajnym świecie. Kompletnie. Dlatego myślę, że odpowiednim momentem będzie powrót do tej oto serii i skończenie jej raz na zawsze, by zabrać się za kolejne projekty Zagrajmy Wy. Powiem wam szczerze jedną rzecz i to straszną taką ciekawostkę. Gdy nagrywałem to za pierwszym razem, czyli dzisiaj, była za moim oknem burza i to straszna burza. I bałem się przez chwilę, że wywali mi prąd, ale jak się okazało, nawet przetrwałem najprawdziwszą burzę ever. Ponieważ zobaczcie na to. Widzicie na to światło, które jest za mną? Dosłownie jest tak ciepło i tak jasno. Ale koniec końców, lecimy z odcinkiem numer 5. Ale zanim jednak zaczniemy, chcę wam bardzo serdecznie podziękować za taką aktywność pod odcinkiem 4, część 2. Przepraszam, że nie dałem screena z części pierwszej, ale oba te odcinki, jak i pozostałe odcinki z Raymana i Kangur Kakao, w sumie nie wiem po co wspominam o tej serii w Raymanie, zyskały bardzo, bardzo duże, fajne wyświetlonka i tak dalej, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. I to daje mi motywację, jak i informację o tym, że seria się przyjęła. Co więcej, chciałbym wam bardzo podziękować za takie komentarze, które zostawiliście mi pod odcinkiem 4, część 2. Naprawdę, I love, moi widzowie, I love. Ale myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy lecieć z światem numer 5, czyli The Cave of Scopes. Tylko że w tej wersji jest Caves of Scopes. I zaczynamy z Crystal Palace. Dobra. Leci tutaj sobie muzyczka, która jest trzecim motywem The Cave of Scopes. Mogę to tak powiedzieć w ramach takiej ciekawostki. Wow, kurde, mamy enkodowanie przeciążone. Mam nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na jakiś tam odbiór, że tak powiem, mojej serii. Boję się strasznie, nie będę tego ukrywał. Dlatego, wiecie co? Wolę jednak zobaczyć i zaraz wam podać pewność, czy wszystko w miarę dobrze tutaj idzie. Dobra, powyłączałem niepotrzebne rzeczy. Mam nadzieję, że teraz będzie git. Kurde, trochę gra coś zwolniła. To mi się nie podoba. Ale sprawdziłem sobie nagranie i były dwie małe przycinki, jeżeli chodzi o gameplay. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy podczas, że tak powiem, nagrania. Obserwuję wciąż FPS-y, jest ich 30, tak jak miało być. Nawet sobie zmniejszyłem bitrate do 3000. Mam nadzieję, że nie będzie to żaden problem. Powłączam jeszcze niepotrzebne programy, cholera jasna. Ale bym spadł, ale bym to kurde spieprzył. Ale jednak wiecie co? Ostatni raz zerknę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Okej, dobra, jest wszystko git. Nie mam o co się martwić. Dobra. Tak więc już lecimy z koksem. Tak więc jeszcze raz, bardzo was przepraszam za to, że musicie długo czekać, ale mam nadzieję, że oglądaliście filmik, gdzie tłumaczyłem, że miałem małe problemy z mikrofonem, które najwidoczniej już ustały, gdy zmieniłem po prostu tryb wejścia w OBS-ie, bo wcześniej nagrałem FLV w trybie, a raczej w takim zapisie, a teraz zacząłem, że tak powiem, w zapisie MP4 po prostu. Jak trzeba będzie, to dam jeszcze WAV i tyle będzie, nie? Albo nie FLV, tylko WAV. W WAVie najwyżej będę zapisywał.
Nie, nie w WoWie, tylko Jezus Maria, nie pamiętam szczerze, jaki to był jeszcze tam tryb poza MP4. A raczej format, jaki tryb. Ogólnie powiem wam szczerze, że 4, czyli 4 maja właściwie, będę pisał maturkę z polskiego, podstawkę i rozszerzenie. Wybaczcie za to, że się nie mogę wysłowić. I powiem wam, że mam obsrane już majty na sam, na samą myśl, że tak powiem, o tym, że będę to zdawał, cholera. Dobra, to było naprawdę bardzo dziwne. Dosłownie powiem wam, że mam obesrane kalesony. Kalesony obesrane ze strachu. Stachu, ze strachu. Dobra, koniec żartów. W ogóle troszeczkę jest mi smutno, że mało komentarzy pojawiło się do serii Widzowie na muszce. No, co ja mogę powiedzieć? Przykro mi jest trochę, no ale co ja na to poradzę? No nic na to nie poradzę. Szkoda trochę. Ale wierzę w to, że w innych tam seriach sobie poradzimy jakoś i będzie więcej komentarzy, hi hi hi. Ogólnie rzecz biorąc, co chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że będziemy sobie, mam nadzieję, że w tym odcinku, może w tym, może w następnym, ogarniemy już koniec gierki. Ponieważ fajnie byłoby ruszyć jeszcze z innymi projektami, zagrajmy wy. Wow, 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 co jest? Dobra, mamy klatkę, nice. Tutaj jest ostatnia runda bonusowa. O nie, 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 nie. Jezu, nie! W ogóle przepraszam was za to, że musicie patrzeć na moje włosy, które wyglądają jakby, nie wiem, ktoś mi wylał tłuszcz na nie, ale ja je niedawno myłem, a moja czapka w ogóle gdzieś się zgubiła i w ogóle rip telefon! Ludzie, rip telefon, dosłownie rip mój telefon. A wiecie, co się stało? Nie wiem, gdzie on jest, po prostu, nie no, żartuję, rozładował mi się. I tyle. I rip. Dobra, mamy to życie. Klateczkę również, mam nadzieję, że się stąd jakoś wydostaniemy. Wow, ale lag. Jezus Maria, tylko nie to gówno. Ja pierdzielę. Czy on chciał mi z odbytu strzelać? O kurde. Z dupska chciał mnie kurde zabić. Cfel jeden mały. Co za down, kurde. Dobra. Okej, okay, teraz robimy skok wiary. Dobra, jest, git. Nice one. Dobra, zobaczę, jak to się jeszcze nagrywa, bo kurde, coś mam mały mętlik. Z tego, co widziałem, jest chyba git. Tak więc nie ma... czemu ja tu pauzę wciskam, what the fuck, co jest ze mną nie tak? Dobra, nieważne. Tak więc... Myk! 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 No. I zgiń przepadni, w gówno wpadni, że tak powiem. Tak więc... Yo! 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 O! O! Yo! Dobrze. Pięknie. Kurde, tak się odzwyczajam od tej gierki, że zapomniałem, że jak oberwiemy, to tracimy naszą złotą pięść. To jest przegięcie pały i to murowane. Dobra, ale przynajmniej będę miał wszystkie klatki w Crystal Palace. Nice. Może jak starczy nam czasu, to pokonamy dzisiaj Mr. Darka i skończymy tę grę? Wypadałoby, bo w końcu długo czekaliście na odcinek. Wow. Dobra, co to ma być? Pięknie, wszystkie klatki za pierwszym razem. Bang! I teraz wracamy. Dobra, jest tu ta chmurka i lecimy teraz tędy. A dlaczego tędy lecimy? Otóż tamtędy będzie przejście.
Dzięki czemu skończymy poziom. Kurde, co jest? Co to ma być? Ej. No właśnie, tutaj jest to. Ogólnie charakterystyką Crystal Palace jest to, że zwiedzamy... Kurde! Dobra, jesteśmy tu, gdzie zginąłem w tak głupi sposób, ale oczywiście takie głupie śmierci to tylko u mnie na kanale. I teraz zdobędziemy sobie to życie. Pięknie. O to chodziło. Kolego. Tylko właśnie pytanie, jak ja się teraz tam dostanę? Ja pierdzielę, ja zawsze tutaj mam kłopot. Żeby bez oberwania. Ej! Udało się! Dobra. Oberwałem lekko. Czekałem na odpowiedni moment, ludzie. Wybaczcie. Niestety nie uda nam się tutaj nawet zaliczyć rundy bonusowej, co mnie bardzo smuci. No ale co ja na to poradzę? Nic, kompletnie nic. Trudno walić tą rundę bonusową, jedną będziemy w plecy, a nawet nie jedną, tylko dwie w sumie, bo w Picture City jeszcze. Wow. Jakby co, magik jest po lewej stronie dla tych, co są ciekawi. A my teraz kończymy ten oto poziom. Bang! No i proszę bardzo. I mamy teraz Eat Ate Joe, czyli jedz u Joe. Ale zanim zaczniemy ten poziom, może pierwszy komentarz? Dobra, przyszedł czas na Daniela. Pozdrowienia, oto pytania. Zaczynamy. Co sądzisz o zremasterowaniu Crasha Team Racing i Basha, gdyż trylogię obiecałeś wszędzie? Nagranie, a i zrobienia remake'ów tych gier się wypowiedz. Czy widziałeś zwiastun nowego Spyro, a właściwie trzech części zremake'owanych? Powodzenia z Raymanem, nara. ciekawy komentarz, Daniel, nie powiem. Bardzo ciekawy. A co do tego, co tam napisałeś, to ja muszę powiedzieć, że z pierwszej wypowiedzi w ogóle kompletnie nic nie zrozumiałem, tak samo jak z drugiej. Tak więc nie wiem, co autor miał na myśli. Dobra, zapiszmy sobie. Jedziemy z Eat at Joe's. Witajcie, moi drodzy. Jesteśmy w tym momencie na panelu ciekawostkowym i nie byłoby w tym nic innego i dziwnego, gdyby nie fakt, że no troszeczkę będziemy musieli sobie poczekać na tą ciekawostkę. Jest to pierwszy i zarazem ostatni raz, kiedy troszeczkę później pojawia się wstawka. No po prostu ja nie wiem, jakby to powiedzieć wam w skrócie. No, Sony Vegas miał momentami bunty i czasami, gdy chciałem po prostu coś tam poprzesuwać, parę kwestii, to wiecie sami po prostu, że no były desynchronizacje audio, tak więc myślę, że to będzie pierwszy i zarazem ostatni raz, kiedy widzicie troszeczkę później ciekawostkę, niż ona była planowana. No ale przynajmniej ja się tutaj w jakiś sposób wytłumaczyłem i wam życzę szczęśliwego, że tak powiem, maja, ponieważ mamy tutaj majówkę. W sensie, że zaraz się zaczyna majówka, tak więc ja z tego miejsca wam życzę jak najlepiej, no i szczęśliwej majówki. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych let's playach. Elo! A teraz oddaję głos dla mojej najukochańszej Justyny, która przeczyta wam ciekawostkę. Ciekawostka dotycząca Eat Ate Joe. Nie wiem, czy wiecie, ale w wersji PC-towej, jak nazwiecie swój zapis imieniem Joe, to poziom momentalnie będzie rozjaśniony. What the fuck? Tutaj powinna być cutscenka z nim. What? Aha, dobra. Czyli przegapiłem cutscenkę, co? Dobra, zabijamy się.
Tak, niestety, moi drodzy. Niestety. Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że każdy popełnia błędy. I to był mój największy błąd. Ale hej, mamy 88%. No dobra. Fajna w ogóle muzyka w tle leci. To jest ta muzyka tego, Joe. Więc dawaj, pokaż tą cutscenkę całą. Aha. Czyli nie było... Ej, halo. Czyli mam rozumieć, że nie było żadnej cutscenki? O lol. Co za głupota. Czyli nie ma w ogóle żadnej cutscenki. A no tak, bo przecież ten poziom jest w ogóle jasny. Bo ta sekcja, o ile dobrze pamiętacie, z wcześniejszych wersji, a raczej późniejszych wersji, była bardzo ciemna. Z tego względu, że Joe wręczył Raymanowi tą świecącą pięść, dzięki której Rayman mógł sobie rozświetlać, że tak powiem, drogę. Teraz już rozumiem. O! Żyćko. No i teraz dwa życia mamy i nice. O to chodzi. Ale muzyka jest spoko. Wow. Dobra, tam jest złota pięść, nie opłaca mi się kompletnie. I każdy zaraz powie, opłaca ci się. Tak, opłaca mi się, faktycznie opłaca mi się. Tylko, że jest maluteńki problem, a wiecie jaki? Taki, że tutaj jest klatka. Nasza druga klatka właściwie. Problem jest taki, że wtedy, że tam było życie normalnie. Dobra, myślę, że możemy sobie stąd iść i śmiało udać się do exitu tej sekcji. Wow, to bolało. I dobra, skok! 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 Jezu, ty... Co? Ale cheaterstwo w ogóle! Co to miało być? Przepraszam bardzo, co to miało być? Dobra, ty nie komentuję tego. Tak w ogóle na nagraniu mam już 28 minut, bo sprawdzałem sobie w Audacity. Aczkolwiek po tym editingu całym, raczej po montowaniu, zobaczymy ile będzie nam minut, znaczy ile będzie minut na nagraniu. To wtedy zadecyduję wam, od razu zrobię pauzę i zadecydujemy, czy pokonamy dzisiaj dwóch bossów na odcinku i kończymy grę. Fajnie byłoby, ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Ewentualnie podzielę te... Albo ewentualnie mogę zrobić tak, że zrobię długi odcinek i... Znaczy bardzo długi odcinek i go po prostu podzielę na party, tak jak to było z odcinkiem 4. Gdzie dałem po prostu dwa party. Szybko! Szybciej! Myk! Myk! Czemu tu nie ma, kurde, tego głupiego życia? Noż... Ja pierdzielę! Dobra. Spierdzielaj! Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Literka P, dziękuję za uwagę. I tutaj, bo tu jest checkpoint i tu będzie klatka, jak i tam u góry życie powinno być przynajmniej. I klatka chyba też. Mamy trzy klatki, więc już mamy połowę klatek w The Cave of Scops. Muszę przyznać, że aż tak źle mi nie idzie. Aż tak źle. Oczywiście był game over z mojej głupoty, ale to tam wiecie. Zobaczymy jak... Jeżeli się okaże, że dzisiaj skończymy grę, to zobaczymy jak nam Mr. Dark pójdzie. Ale powiem wam szczerze co do mojej pracy, bo teraz chciałbym trochę na temat mojej pracy pogadać. Że szczerze powiedziawszy, myślałem, że naprawdę będzie gorzej. A jest bardzo okej. Okay. Nie było życia, tylko gra mnie zrobiła w bambuko i dała mi tylko literkę P. Dobra, i ten pająk odleciał. No i cóż, no i sobie dzisiaj wróciłem o 16, jestem po 10 godzinach w robocie. Wiem, nieźle się poświęcam, hehe.
Nie no, nigdy bym, nigdy raczej tak nikt by nie, nie powiedział, ani nie napisał tym bardziej. Ale uwierzcie mi, że ja jakoś daję radę. Zresztą muszę dać radę. Pamiętajcie, to się z początku wydaje, że jest mega ciężko, ale potem jak się już wprawicie, to jest bułka z masłem. Ale takim dobrym masłem. Dobra, mamy piątą klateczkę. Tak więc już nam pozostaje tylko jedna klatka i będziemy mieli full. O nie. O, to jest ta fajna też muzyka z The Cave of Scops. Jezus Maria. Się wystraszyłem. Wow, what the fuck. Wypierdzielać, wy kamienne gu... Ta kamienne gówno niech... Niech sp... Ja pierdzielę, nie. Ale będę ostro walił. Ale będę walony w mukę. Nie, no szkurde. Ten, kto robił port tej gry, czyli Ubisoft, po prostu jesteście pierdzielonymi sadystami, nie? W ogóle widzieliście, co ten pająk może? Ten pająk ma... jest jedyny w swoim rodzaju w tej wersji, ponieważ on może z tyłka strzelać. Co? Trzech na jedne... What? Spierdzielaj mi stąd. Nie ma tak, kurde, nie ma takiego bicia. Ja pierdzielę, nie? Dobra, ale przynajmniej odblokujemy tutaj prąd u Joe, bo Joe miał taki trochę przypadek, że generalnie prądu mu brakowało i bardzo był smutny i płakał wręcz. Dlatego on nas wysłał tutaj. Ponieważ jego restauracja nie była, że tak powiem... Znaczy, to jest ogólnie nawet potwierdzone przez Ubisoft, że jego restauracja po prostu nie miała jakby żadnych gości przez to, że u niego była wieczna ciemnica czy coś takiego, że po prostu prądu nie było w nadzwyczajnym świecie. I goście zamiast przychodzić do niego, to po prostu uciekali od niego i jakby omijali szerokim łukiem jego restaurację. What? Gdzie jest exit tego poziomu? Przepraszam bardzo, ale gdzie jest exit tego poziomu? Ja się teraz serio pytam. A więc jestem z wami z powrotem już. Jak widzicie, trochę sobie żyć nazbierałem. No i jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że się teraz uda. Po prostu sorry za to, że musicie to znosić, że hehehe. Ten zamiast grać uczciwie, to sobie poszedł po życia. No ale sytuacja jest taka, że nie widzi mi się ciągle wyłączanie... Wow! Jak najszybciej poziomu, ponieważ wiecie... Dobra, S to był skok, muszę sobie poprzypominać, bo czasami mam taką amnezję, że zapominam przycisków. Ej, dobra, udało się. O kurde. Zaszedłem dalej i to o wiele dalej. Kurde. Ja tu się na każdym kroku boję, co się może stać, co nie? O, Jezu. O, dobrze. Ja... Przydałby się naprawdę. Tu checkpoint! Jezus Maria. Ja pierdzielę. Dobra. Jest tutaj. Klatka. Ostatnia klatka, ludzie. Ostatnia. Mamy to. Kurde, no nie mówcie. Nie trafiłem w to, ja pierdzielę. I znowu od zera, ja. Dobra, po co ja tam schodziłem, ale jestem ulung. Dobra, ludzie, jestem z wami z powrotem, jak widzieliście. Ja pierdzielę, ja się specjalnie odzywam, bo ja myślałem, że spartaczę to. Jezus Maria, a teraz jeszcze najgorsza sekcja. No kurde, dlaczego ona musi istnieć? No, ja ich nienawidzę, nie? Tak perfidnie. W ogóle dla tych, co się ciekawią, dlaczego ja tak mówię trochę przez nos,
To dlatego, że mam alergię. Bo już wiecie, rusza ten sezon. Alergiczny. Dobra, przeżyłem to. No nie, no kurde, ta ryba mnie troluje, nie? Dobra, ale teraz przynajmniej mam pełne zdrowie, powiedzmy. Z tymi trzema punktami zdrowia pójdę na Mister Scopsa. Wiem, że to nie będzie za dobry pomysł, ale no nie mam innego wyjścia, no. Nie chcę mi się wracać i grindować życia, tylko dlatego, by pokonać jakiegoś tam skorpionika. Nie! Proszę! Dobra, udało się. Myk. Dobra, dawaj literkę P. I coś tutaj będzie? Nic, bo tamtą klatkę zdobyłem wtedy. Dobra, czyli mam wszystko już. O nie! Najgorsza ryba ever! Nienawidzę jej, dlatego szybko uciekamy od niej. Jak najszybciej się da. Ona większego dystansu chyba nie nabiera. Taką mam przynajmniej nadzieję. Będę się tam blokował na górze ekranu. Proszę. Spieprzaj ode mnie. Nie. Nie. Jezus Maria, byłem blisko. Ja pierdzielę. Dobra, jestem z wami z powrotem. Jezus Maria. Nie. Bez względu na to, wskoczę tu. Proszę, dajcie mi ten exit. Dawajcie. No! Jest! O! Ja to przeżyłem, nie? Oż w mordę jeżdżę, ja pizgam. O! Jezu! Pozdrówcie moją mamę, proszę. No dobra, żarty na bok. Czas przeczytać kolejny komentarz. Kapibar! No to teraz został ci najgorszy z wszystkich światów. Kapibar, ja doskonale widzę, co się tutaj odpierdala, tak więc nie musisz mi tego mówić. W ogóle Space Mama wygląda banalnie w tej wersji, nawet w pierwszej fazie, nie trzeba jej walnąć w tył łba, by odskoczyła. I do fazy trzeciej chyba też później przechodzi. Nie mówiąc o tym, że za pralką nic nie robi. Swoją drogą, zamierzasz nagrać gry typu Rayman by His Fans, Designer czy 16 Levels? Kapibarze, jeżeli chodzi o te gierki, jak najbardziej tak, mam zamiar je nagrać. Nie wiem, czy jako jakiś luźny let's play, czy jakoś, nie wiem, czy jako livestream, zobaczymy jeszcze. Może zrobię livestream z tworzenia map, co wy na to? Chcielibyście, żebym robił livestreamy, gdzie tworzyłbym po prostu mapy i bym je ogrywał? Napiszcie w komentarzu. A teraz nadszedł czas na Scop Stalactites. Powinno być Mister Scop Stalactites, ale nie narzekam. Jazda! Coraz bardziej koniec, ludzie. Teraz tylko po prostu nam... Nie sp... Zapomniałem się was spytać, jaka pogoda dzisiaj u was? No dobra, jestem z wami z powrotem. Sprawdzałem sobie Sony Vegasa tak przy okazji, jeżeli chodzi o długość tego odcinka. I powiem wam szczerze, że odcinek trwa póki co 29 minut z wiadomo, bez moich tam faili jakiś. O kurde, nie tak. I stwierdzam, że nagramy sobie już do końca tą serię, czyli po prostu po tym, po Mister Scopsie lecimy do Candy Shotu i pod koniec jakby, po napisach końcowych będziecie mieli, wow, może jeszcze to ugram,
po napisach końcowych będziecie mieli wstawkę przed jakby odcinkiem piątym. Bo stwierdziłem, że to dam jakby na sam koniec, żeby pokazać wam, że zdobyłem wszystko, te wszystkie klatki, że mam nawet to udokumentowane, że wróciłem specjalnie do Pencil Pentathlon, żeby zdobyć tamtą klateczkę. Tak więc, wszystko będzie git. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przez chwilę myślałem, że ja źle idę, wiecie? A co to tak się przycina? Halo? Proszę się tak nie przycinać. Dziękuję! Ludzie, widzieliście to przed chwilą? Ogólnie sorry za jakieś tam muzykę w tle czy coś, ale tam moja siostra słucha sobie muzyki, więc jeżeli coś będzie słyszalne, to bardzo was za to przepraszam. Przepraszam, że tak powiedziałem, że tak powiem. Ale dobra, mamy jedno życie, kurde. To jest walka o życie, naprawdę, ludzie. Ja mam dosłowny hardcore. Ja dawno, grając w jakąkolwiek grę, nie czułem takiego stresu jak przy tej grze. Naprawdę. Ale mamy wszystkie klateczki. Nice. Dobra, teraz tylko dostać się do tego, kurde, paskudnego skorpiona i stoczyć z nim walkę i go pokonać, kurde. Jeszcze będę miał przynajmniej z... Nie wiem, z ile walk z nim. Ale trochę ich będzie jeszcze. Bo nie ukrywajmy, jeszcze port na Sega Saturn i tak dalej mnie czeka, tak więc... To jeszcze nie będzie koniec z Mr. Scopsem. Dobra, jestem z wami z powrotem. Teraz skok... Wiary... Myk! O! Dobrze! Nice! O to chodzi! Teraz... Myk! Jezu! W ostatniej chwili! Ja pierdzielę! Dobra! Do góry! Nie ma co się podniecać! Jedziemy szybko! Szybciutko! Na samą górę! Myk! Dobra! Czas na walkę z bossem! No halo, budź się! Tobie się nie śpieszy, ziomek? Okej. Ja pierdzielę, nie? Nie! Nie! No kurwa! Dobra, niech on znacznie znowu, kurde. Teraz też mam gwarantowane przesrane, nie? Bo nie przeżyję tego. Z zeroma życiami? Pff, na pewno nie. Chyba, że jakiś głupi fart przyjdzie. No, i widzicie, mówię. Nie ma szans na przeżycie tutaj nawet. O, chyba, że tak zrobię. No i mówiłem. Dobra, runda druga, mamy teraz dwa życia. Nie spierdziel tego, Rayman, proszę cię. Zresztą ja w sumie też spierdzielę, bo nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, że to głównie moja wina, bo to ja steruję Raymanem, a nie Rayman mną. Chociaż nie chciałbym, żeby Rayman mną sterował, bo to byłoby naprawdę przygięcie pały. No i dobra, on będzie robił coś takiego. No standardowo, to co robi Mr. Scopes zawsze. To co robił w sumie w każdej z wersji. I teraz robię to co miałem robić, czyli skok, myk. Skok. Dobra.
Niech teraz robi te swoje strzały dzikie. Jezus Maria, jak on szybko naparza, co za typ! To już jest przygięcie pały! I to definitywne! Życie na samym końcu było, co? Dobra, walić to już życie. Szkoda. Ale wiem, na czym walka z nim polega, tak więc zostanie zniszczony raz, dwa, trzy. Jak ja sfejluję na nim, to ja po prostu, ja nie wiem co sobie, ja się chyba zaszlachtuję w tym momencie. Cztery życia. 38 minut na nagraniu, ludzie. Czajcie to w ogóle? 38 minut, kurde. Ja się babram z tym bossem. I w ogóle z tym światem, nie? Z tymi poziomami. No i dawaj. Tego nie było, pamiętam. W późniejszych wersjach. Kurde, no. Dobra, zginął. Nice! Dziękuję! Rozpadł się na części. I dobrze mu tak. Bardzo dobrze, bym nawet powiedział. Jest! Ludzie! Udało się! Udało się! Mogę sobie zapisać. I nadszedł czas na Candy Chateau. I zamiast Mr. Dark Dale mamy Mr. Dark Chateau? Dziwne. Ale bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem. Najwyższy czas pokonać tego bossa. Zasranego. Można zauważyć na sam dobry początek, że ten poziom się mega różni od jakby późniejszej wersji Candy Chateau. Coś, co pewnie było w ciekawostkach powiedziane, ale na przykład takiego czegoś nie było. A przynajmniej ja sobie nie przypominam. Nie, bo nie było czegoś takiego. I co teraz mam zrobić? Nie wiem, gdzie ja mam w ogóle iść nawet. Więc cofnę się. A tutaj, tu jest chmurka. Dobra, tego nawet nie skumałem. I ta zielona, nie wiem co to w ogóle jest, to jest jakaś... Ten? Mazi czy co to jest? Może to jest jakiś, nie wiem, miętówka czy coś. Nie ten miętówka z tego, Fina i Jake'a, tylko wiecie o co chodzi. No i co, przyszedłem tutaj co w związku z tym? No i... What? Po co to było? No, że mam się teraz wracać. Ja kompletnie na ślepo teraz przechodzę tego Candy Chateau. No i teraz co? What? Jak ja mam tam się dostać? Przepraszam bardzo. Dobra, jestem z wami z powrotem, już bez tego. Już mniej więcej ogarniam co i jak. Tutaj mamy coś. Kurwa. Ja pierdolę, nie. No to jest przygięcie pały w tym momencie. Wiedziałem, że tak będzie, ja to czułem. Normalnie czułem w moczu to. W każdym bądź razie już wiem mniej więcej na czym stoję. I wiem teraz, że no łatwo nie będzie, wiadomo. Dawaj tą chmurę. Przydałoby się tu jakieś jeszcze życie. Szczerze powiedziawszy. Ale hej, będę przynajmniej pierwszym Polakiem, który przeszedł wersję na Atari Jaguar, ponieważ... No może nie pierwszym, bo może ktoś tam przechodził sobie prywatnie, ale jeżeli chodzi o... Mam to udokumentowane w każdym bądź razie, że zrobiłem z tego let's play. Więc jako tako... Będzie fajnie.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Oh shit. Dobra. Dałem jakoś rady. Gdzie jest ta chmura pieprzona? A jak się... Co się stanie jak wezmę tutaj? Dobra, tu przeżyję jeszcze. Całe szczęście, nie? Ale nie kumam kompletnie logiki. Co to ma być? Co to jest w ogóle? Zupełnie co innego, nie? Tylko co, a w ogóle co tam jest? Aż muszę pójść tam. Mnie to strasznie kusi. Jak ja widzę, że coś jest po lewej stronie, to oznacza, że coś tam jest. Bo nie bez powodu coś takiego jest. Tam mogę chyba skoczyć. LOL. Ale to jest dobre, że jest dużo thingsów. Przynajmniej sobie życia nadrobię. I przepraszam za jakieś małe przycinki, czy tam, nie wiem. Czy jakieś tam od czasu do czasu pierdzenia z mikrofonu, ale mówię to... O! Wow, 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 wow. Jakie to chore jest! To już jest definitywne chore. Nie, no to jest przegięcie pały, to jest przegięcie pały, to jest przegięcie pały. Dobra, zaczynamy najbardziej popierdzieloną sekcję ever, nie? Tak totalnie ever. Dobra, to nie było aż takie złe. Cofam to, co powiedziałem. O, wow, wow, wow. O, co tutaj będzie chodziło? Kurde, no nie! Ja nie lubię takich... Nie lubię takich sekcji. Nienawidzę wręcz. O, nie! No i co mi to dało teraz? Po co ja tu przychodziłem? Dobra, lecimy dalej z koksem. Łap się, Rayman, ty głąbie jeden. Nie odpierdzielaj żadnych rzeczy. Dobra, tu mamy chmurkę, jej. Ja pierdzielę, jeszcze brakowało tego klauna, który będzie na nas bombardował, nie? Naprawdę, z całym szacunkiem, ale tego jeszcze brakowało. O, a takich cukierków to ja nie widziałem nigdy w Candy Chateau, w żadnej wersji. Tak więc, no, fajne urozmaicenie, nie powiem. LOL. To wszystko? O kurde. Ale... Dobra, ale co tutaj teraz? Ja pierdzielę! Sekcja dla masochistów, nie? Co to? Co to są za cukierki? WTF? O co tu chodzi? Ja nic nie wiem. Zastanawiam się, co jest sekcją z tym fałszywym Raymanem. Czy on w ogóle tu występuje, czy nie? Ja pierdzielę. Co to za piekło jest? Dobra, o ile Candy Chateau w innych wersjach było zupełnie inne i było nawet wręcz banalne, tak to Candy Chateau mnie teraz przeraża, nie? To jest piekło. To jest piekło przez scenerię cukierkową, nie? Zrobione. Ja mówię wam prawdę teraz, najprawdziwszą prawdę. Ja pierdzielę, nie? Dobra. Nie przycinaj się, proszę, Rayman. I OBS zresztą. Błagam tylko o to. Co to w ogóle za pianka jest? Co ja w ogóle zwiedzam? Czy to jest jakieś alternatywne Candy Chateau? Pierdzielę, nie? Ale powiem wam jedno.
Ja chyba wystawię naprawdę wysoką ocenę tej produkcji, raczej tego portu. Naprawdę. Ale zresztą to się dowiecie już na napisach końcowych, które zresztą i tak potem wam przyspieszę trochę, bo one są w cholerę długie. I tak a propos, nie wiem czy widzieliście, ale może się nie odezwałem, ale mamy pełne 100%. Jak tam był podczas editingu. Tak więc mamy już pełne 100% ludzie. Teraz tylko pokonać Mr. Darka, ponieważ on się nawet nie liczy jako procent, co jest ciekawe. Tak więc będziemy mieli już wszystko za sobą. Całe to cierpienie minie i będę pierwszym Polakiem, który nagra wersję na Atari Jaguar w Polsce. Bo tak to Haruka Tavares tam u siebie nagrała i nie wiem czy ktoś jeszcze nagrywał poza Haruką Tavares. Chyba ktoś był jeszcze. Wow! To już było przegięcie pały, nie? Ile tych łowców tu jest? Masakra w ogóle, kompletna. Nienawidzę tych pierścieni ruszających się! Naprawdę! Z całym szacunkiem, ale Ubisoft, dlaczego wy je dodajecie ciągle? Weźcie, zluzujcie majty. Jestem z wami z powrotem w tej sekcji paskudnej, kuźwa mać. Ja pierdzielę, no. Wypierdzielaj. Please. Złapałem się. Ej, co to? Co jest grane? Tu już jest koniec? Błagam. Błagam. No nie. O Jezus, jeszcze ta sekcja z odwróconymi kontrolkami. No to tu już mam przesranie murowane. Zapomniałem o tym kompletnie. Ja pierdzielę. Proszę, żeby nie było aż tak ciężko. Tylko o to proszę. Kurde, ale widzicie, musieli dać tą sekcję, no musieli. Bo gdyby zapomnieli albo nie pomyśleli, żeby dodać coś takiego, to byłoby inaczej. Ale tą sekcję w miarę dobrze znam, więc... Znaczy w miarę, znam ją bardzo dobrze. Tak więc tutaj nie powinno być żadnych problemów, ale znając mnie, kiedy ja powiem, że nie ma problemów, to problemy zaraz przyjdą. I to z taką siłą, że się po prostu kurwa zesram. Na szczęście ja podczas montażu mam nadzieję taką, że zapamiętam, że wypipkam wszystkie przekleństwa. Dobra, spierdzielaj. 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 Ja chcę się tylko tam dostać. Dokładnie tu. Wreszcie mam wysrane, nie? Co to w ogóle są za noże, kurde? Wypierdzielać mi z tymi nożami, nie? A, spierdzielaj. No. Tu się przecież ślizgać nie mogę, tak więc nie będę mógł nawet biegać. Co będzie wielkim plusem. O! Wróciły mi kontrolki, super. I tu checkpoint jest dalej trochę. I teraz będę miał wymuszone bieganie, czyli nie będę mógł się zatrzymać. Świetnie. Jak Rayman nie może się ślizgać, to to wygląda po prostu epicko, ale dobrze, że nie ma tej sekcji z tą patelnią, bo gdyby ona tu była, to ja bym tego po prostu, kurwa, chyba nie przeżył. Tam było życie, cofnę się po to życie, wiecie? Nara. Nie mogę pięści używać. Mam pięść zablokowaną, ale to wiadomo z jakich przyczyn. Najpierw wracamy się po życie. Przepraszam bardzo, ale chcę zrobić coś takiego. No właśnie. Teraz idziemy na konfrontację z Darkiem. Mr. Darkiem.
Dziękuję za uwagę. Nadszedł czas, żeby skopać ci dupsko, frajerze. Zaczyna się. Moja ulubiona muzyka, uwielbiam ją. Ale wolę ją szczerze trochę w późniejszych wersjach. Nie będę tego ukrywał. No i dobra, lecimy. Trochę się, że tak powiem, zapomniałem, że nagrywam. Przynajmniej będziecie już mieli odcinek z tego Raymana, nie? I to nie chodzi o to, że ja robię go na wymuszenie czy coś, tylko chodzi o to, że w końcu tam ogarnąłem te problemy. A to, że ja tak na przykład gadam, to jest tylko spowodowane tym, no, że wiecie, że się męczę tutaj, cholera jasna. Ła! No co jest? Czemu on cały czas tym spami, do cholery jasnej? Jeszcze tego nie przeżyję, nie? Dobra, skończ pierdzielić, Michał, jedziesz z koksem. A więc widzicie, ludzie, to już jest koniec Raymana jedynki na Atari Jaguar. Udało nam się zniszczyć tę grę w 6 odcinków w sumie, licząc odcinki 4 część pierwsza i 4 część druga. Powiem wam, masakra po prostu. Ja przepraszam was najmocniej za to, że musieliście przy ostatnim bossie słuchać bardziej jeszcze muzyki niż tego, co ja tam miałem do powiedzenia, ale po prostu chciałem się skupić, dlatego też i wyłączyłem kamerę, żebyście po prostu mogli sobie zobaczyć, jak ja toczę walkę z tym ostatnim bossem, czyli Mr. Darkiem. Dziękuję wam raz jeszcze za to, że oglądaliście tą serię. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ona się wam podobała. Napiszcie w komentarzach, czy się świetnie bawiliście. I to z kolei też jest zakończenie w pierwszym nowym let's play, noworocznym, bo jest to jakby pierwszy noworoczny let's play, który został już ukończony. Raczej drugi, ale jako że Diddy Kong Racing nie jest kontynuowany na chwilę obecną, no to to jest pierwszy skończony i pierwszy, który miał widzów na muszce. Dziękuję wam za waszą aktywność pod widzami na muszce i mam nadzieję, że ta aktywność wzrośnie w kolejnych let's playach. Masakra po prostu. Co do odcinka, będzie jeszcze jeden odcinek ekstra z tej dodatkowej minigierki i jeszcze jeden, który będzie, że tak powiem, no, see you soon. Jeszcze będzie jeden odcinek, gdzie pokażę tą betę Raymana na Atari, ale to już będzie zupełnie co innego. O, tutaj nawet jest kodzik, gdzie mogę wpisać 1364 i mogę zagrać tą minigierkę, ale to będzie o tym osobny materiał już. I co ja mogę jeszcze powiedzieć?
Zrobię jeszcze materiał odnośnie Raymana Betty na Atari Jaguar. I to będzie na tyle, ale to już będzie w swoim czasie, to już nie będzie zaraz po prostu sobie chwilę odsapnę i w swoim czasie ogarnę to. A co ja mogę powiedzieć w tym momencie? Mam nadzieję, że byłem informatywny. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadziłem Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zostaw subskrypcję oraz kliknij w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich poczynaniach, zważywszy o Let's Playach, czy też Funny Moment, czy też, nie wiem, live streamy. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw tą łapkę w górę, będę naprawdę bardzo wdzięczny. To by było na tyle, a my widzimy się w kolejnym Let's Playu na moim kanale. Następny Let's Play, który to będzie Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back na PlayStation 1. I najwyższy czas przyszedł, żeby skończyć również Kangur Kakao, tak więc do następnego razu. Cześć! Backtracking do poziomu Pencil Pentlation, a raczej Pencil Pentathlon, bo jak dobrze pamiętacie, nie dawałem sobie rady z tą klatką, nie kratką. I dzisiaj postaram się ją wam zdobyć tutaj na nagraniu. O, widzicie, prawie było. I proszę bardzo, za pierwszym razem, prawie że. Tak więc mamy zdobytą klatkę.